Witam Was ponownie. Dzisiaj na obiad makaron penne z kurczakiem i suszonymi pomidorami. Zaczynamy pracę. Oczywiście u nas makaron robiony, więc zaczynamy pracę od makaronu. 200 g mąki pszennej, u mnie pełnoziarniste jak zawsze. Dwa jajka rozmiar M. Łyżka oliwy z oliwek. 2 minuty wyrabianie. Odkładamy nasz makaron na 15 minut w folii spożywczej i przechodzimy do dania głównego, czyli kurczaka z pomidorami suszonymi. Do naczynia miksującego wkładam 70 g cebuli przekrojonej na pół, 2-3 ząbki czosnku, 1 gałązkę natki pietruszki świeżej, u nas mrożona, 1 gałązkę bazylii świeżej, tylko liście, 1/4 papryczki chili pokrojonej bez gniazd nasiennych, 100 g suszonych pomidorów odsączonych z zalewy, 30 g masła i rozdrabniamy 5 sekund. Zamiast miarki nakładamy koszyczek i 3 minuty gotujemy. 350 g wody, 500 g fileta pokrojonego na 3 cm kawałki, 250 g śmietany, co najmniej 30%, 80 g białego wina, u mnie różowe, łyżka koncentratu bulionu drobiowego, u mnie 3 takie kosteczki. I gotujemy 10 minut. Nasze ciasto na makaron rozwałkowujemy i będziemy tworzyć makaron farafale. Nie wiem, czy to się dobrze mówi, po prostu kokardki. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi. Tniemy sobie na prostokąty. Hop, hop. Będą 3. A potem radełkiem formujemy. Tą jedną część jeszcze na 2. I na mniejsze kokardki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, widzicie? Źle zrobiłam. Muszę to pomówić jeszcze raz. Zmam tak. I po prostu sobie formułuję kokardkę. I tak przygotowany makaron rzucamy do naszego kurczaka. I gotujemy tak, aż stwardnie. Tak przygotowany makaron podajemy z dużą ilością posypanej rukoli. Smacznego!